Witam Was w kolejnym filmiku i jakiś czas temu nagrałam dla Was filmik, który widzieliście i tam Wam powiedziałam, że nie wiem w sumie co się stało z moim ślimakiem, ponieważ nie widzę go od jakiegoś czasu, nie wiem, tam chyba od 2 dni wtedy go nie widziałam. I w sumie ja myślałam, że może albo ten ślimak rzeczywiście, no mogło się tak zdarzyć, że nie żyje, albo po prostu myślałam, że może rzeczywiście on gdzieś wstaje w nocy, ja go wtedy nie widzę, a w dzień akurat śpi i jest za skałką, ale rzeczywiście było tak, że od jakichś 2 dni go nie widziałam, tylko widziałam tego jednego i zastanawiałam się, co się z tym ślimakiem dzieje. I po wstawieniu tego filmiku dostałam komentarz, zresztą bardzo pomocny komentarz. Dziękuję oczywiście za komentarz. Możecie go w całości sobie przeczytać pod moim filmikiem ostatnim na tym kanale. No jednak okazało się już za późno to, co już mogłam zrobić. I wtedy oczywiście sprawdziłam i rzeczywiście mój ślimaczek już nie żył. Odłowiłam go, ale w sumie niedługo już po tym też, no zresztą chyba tytuł filmu też już mówi, co się wydarzyło dalej. No i właśnie też ten filmik nagrywam po to, żeby Was poinformować, że mój bojownik, czyli główny bohater tego całego kanału, nie żyje. Gucio po prostu nie żyje. Wydaje mi się, że właśnie głównym powodem mogło być to, no bo w sumie no nie mam pewności oczywiście, co było powodem i dlaczego tak się stało, ale prawdopodobnie, jeżeli rzeczywiście tak jest, no to ten ślimak, znaczy śmierć ślimaka mogła spowodować, że do wody dostały się jakieś toksyny, które były trujące dla Gucia. No i w sumie nagrywam ten filmik, żeby Was poinformować, że właśnie Gucio już nie żyje, nie ma go z nami. No i nie będzie go już nigdy na tym kanale. Niestety szkoda. No i co w związku z tym? Jak wiecie, moje akwarium miało 54 litry, stało właśnie tutaj w tym momencie, no z tego co pewnie już zauważyliście, go tutaj nie ma. No ponieważ no nie było sensu zalewać od nowa, no ponieważ tamtą wodę wiadomo już wylałam po tym co się stało. No bo w akwarium został mi tylko jeden ślimak. A skoro został jeden ślimak, no to nie było sensu posiadania akwarium, które ma 54 litry dla jednego ślimaka, przynajmniej tak mi się wydaje. No i zalałam ten zbiornik 15-litrowy. I to jest zbiornik, który miałam wcześniej, przed tym 54-litrowym. Miałam ten 15 i w nim był wcześniej bojownik, teraz mam tutaj tylko jednego ślimaka o imieniu Żelek. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale moje ślimaki miały imiona, tamten miał na imię Śluzek, czyli ten, który już nie żyje, a ten ma na imię Żelek. No i oczywiście tutaj mam lampkę, pokrywę, żwirek. Żwirek pochodzi ze sklepu internetowego Flowerfish. Tą skałkę z poprzedniego akwarium razem z Anubiasem, który jest do niej przymocowany, tutaj przeniosłam. Tam mam termometr, filtr i grzałkę. No a tutaj mam drugiego Anubiasa na korzeniu. No i akurat ten ślimaczek Żelek tutaj sobie jest w tym momencie, jak widać, siedzi sobie na roślince, na tym Anubiasie. No i jeszcze mam gołą zetkę, no ponieważ roślinki no też przeniosłam tutaj do akwarium. Razem ze ślimaczkiem. No i w sumie tak teraz wygląda mój zbiornik. No i właściwie to wszystko, co chciałam Wam w tym filmie powiedzieć. Być może niektórzy będziecie mnie pytać w sumie co dalej, czy zamierzam zalewać tamten zbiornik, czy kupować jakieś rybki, czy tutaj zamierzam coś dokupić. A szczerze mówiąc nie wiem, na ten moment dość zniechęciłam się do akwarium. No właśnie z powodu śmierci mojego bojownika. I na ten moment nie będę dokupować żadnych rybek, ani zakładać tam tego akwarium. A jeszcze nie wiem, co z nim zrobię. Mam oczywiście tam to akwarium w domu puste. I zobaczę, albo będę je sprzedawać, albo jeszcze poczekam, czy nie zmienię zdania i rzeczywiście znów nie będę miała ochoty jednak no, zakładać akwarium. Ale na ten moment nie, na ten moment po prostu założyłam to akwarium po to, żeby ten ślimak miał gdzie się podziać. Żeby był po prostu tutaj, ponieważ on jeden został. No bo jak wiecie, ja w tamtym akwarium miałam w sumie tylko bojownika i dwa te ślimaki.
Zostaw jeden ślimak, więc po prostu założyłam tutaj dla niego to akwarium, żeby tutaj sobie mieszkał, żył. I na razie nie będę dokupować żadnych innych stworzonek wodnych ani rybek. Nie wiem, czy tylko na ten moment, czy ogólnie już nie będę. To jeszcze pewnie zobaczę z czasem, ale na razie no po prostu chciałam was poinformować, że nie ma już Gucia. Guć naprawdę był rybką, która była przez... No po prostu dla niej właściwie założyłam kanał, no w sumie miał to być kanał akwarystyczny, ale no wiadomo, głównym bohaterem był mój bojownik. No teraz już go nie ma, więc no zobaczymy, co będzie dalej. No na ten moment kończę już tam filmik i do zobaczenia być może w kolejnych, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie. Zapraszam was też na mój kanał o innych zwierzętach, o gryzoniach, o pieskach i o moim żółwiu lądowym.